Dziś ma miejsce bardzo ważne wydarzenie. Otwieramy w końcu miasto. Będzie oficjalne wielkie otwarcie pełnoprawnego miasta. Nie mogę się doczekać. Tak jest. Kiedyś to miasto wyglądało tak. Panowała w nim pustka i beznadzieja. Dodatkowo dodam, że kiedyś nawet i tego nie było, zanim w ogóle przyszedłem do miasta. Także kiedyś tu w ogóle była bida. Dziś jednak miasto finalnie będzie otwarte. Mamy budynki, mamy pojazdy, mamy straż miejską, a nawet śmietniki, lampy, wszystko co potrzeba pełnoprawnemu miastu. W końcu otwieramy pełnoprawne miasto. Zażegnaliśmy nasz mały, ceglany kryzys, który wtedy wystąpił w poprzednim odcinku i dzisiaj już wiemy, że muru nie trzeba. Udało się dzięki mojej polityce sprawić, że imigranci tutaj nie przybyli. Także make WTF City great again się udało, ale to oczywiście nie koniec mojej misji. Dlatego teraz zapraszam was na uroczyste otwarcie miasta za 3, 2, 1... Ta-da! Stop! Co się tu dzieje? Szybko! Ktoś do mnie! Dzień dobry, to ja, policjant, do pana. Jestem na wezwanie. Co tu się dzieje? Co tu się wyrabia? Halo, gdzie jest miasto? Przepraszam, czy może pan nie kamerować chwilę? Czy możecie stąd odejść? Musimy tu poważnie porozmawiać prywatnie. Proszę, cofnąć! Proszę się cofnąć z tą kamerą! Cofnąć! Jeszcze! Idź sobie stąd! O, patrzę, dobra. Co tu się dzieje? Co tu się wyrabia? Czemu tutaj w ogóle nic nie ma? Przecież tu miało być miasto. I jak to? Nie czytał pan maila? I jakiego maila? No, przyszedł do pana mail. Próbowaliśmy to panu powiedzieć, ale pan nie słuchał, bo za jakimiś cegłami pan pływał. Przyszedł mail w sprawie kasy na miasto. No i co tam było? Co tam było w tym mailu? No, że musi pan nagrać czołówkę, że jakby góra chce, żeby pan nagrał czołówkę do serialu i wtedy da hajs na miasto. Co? Czołówkę? Ja nic nie wiedziałem, człowieku, o żadnej czołówce, ani o niczym. No, to co teraz? Co mam teraz powiedzieć? Nie wiem, to pan tu jest prezydentem. Nie wiem. Co ja teraz? Dobra, idę ich zawołać. Halo, kamera! Tak, jesteśmy. Dobra, kamera, chodźcie tu. No, posłuchajcie, postanowiłem więc, że zrobimy tak, że trochę się to przesunie, żeby było jeszcze piękniej, Kurde, nic nie wiedziałem o żadnym mailu, pierwsze słyszę o jakimś mailu. Fakt, miałem trochę zadań na głowie, ale prezydent ma tyle spraw na głowie, to jest normalne. Muszę coś wymyślić. No dobra, to słuchajcie, nagramy tę czołówkę i wszystko będzie okej, będzie hajs i trochę się opóźni, mówi premiera tego miasta, ale oczywiście ono będzie. Nie będzie. Co jak nie będzie? No nie będzie tego miasta, bo produkcja się już wycofała i wycofuje hajs na ten serial. Co? Jak wycofuje hajs na ten serial? To nie jest możliwe. Ej, skręcimy czołówkę. Nie kręcimy czołówki, to już jest bez sensu. Ale co? Dlaczego? Przyszedł kolejny mail, nie czytał pan? Głupio się przyznać, ale kolejnego maila też nie czytałem. No, logiczne, jak nie czytałem pierwszego, to też nie czytałem drugiego, bo to by było bez sensu, tak jakby oglądać drugą część filmu, nie oglądając pierwszej, a jak wiemy, takich ludzi na świecie nie ma, więc bez sensu. Okej, tego się nie spodziewałem. Dzień dobry! No, a twoją sprawą to się jeszcze zajmiemy. Moją sprawą to jest to, żeby miasto działało dobrze i sprawnie, dlatego mianowałam się obrońcą tego miasta i ministrem obrony. I jak pana nie było, bo pan pływał za tymi cegłami, było kilka kolejnych napadów, które powstrzymałam. No i co? Może w końcu zmądrzejesz do niej i stwierdzisz, że potrzebujesz jednak pomocników? Gdybyś miał sekretarza, który czyta maile, gdybyś miał tu ludzi do ogarniania miasta, to sekretarz czytałby maile, czołówka do serialu by się sama nakręciła, a miasto by ci wybudowali budowlańcy czy ministrowie odpowiedzialni za infrastrukturę w mieście. A tymczasem nie masz nic i nie masz nic.
Racja, nie mam nic. God damn it. Kobieto, możesz mieć rację. To miasto chyba potrzebuje ministrów. Zarządzam wybory! Zarządzam wybory! Pierwsze, wybieram winnego nieprzeczytania maili. Zamur go! Zamur go! Ale nie ma muru. O, racja. Ha. A minister od muru? Masz rację. To miasto potrzebuje wyborów. Zarządzić mi tu wybory w mieście!